bracia i siostry, zebraliśmy się w tę świętą noc, by wspominać ostatnią drogę naszego brata Franciszka, jego nabożne przejście z naszych ramion w objęcia czekającego nań Ojca. W roku pańskim 1226 ociemniały, zmożony bardzo ciężką chorobą, jakby pieczętującą wszystkie jego cierpienia, których doznawało jego ciało. Przed śmiercią kazał się nagim położyć na gołej ziemi. Chciał odejść tak jak przyszedł, nie mając nic poza miłością. Na rozkaz gwardiana posłusznie przywdział cudzy habit, z radością wielbiąc Jezusa za to, że idzie do Niego wolny, wyzbyty już wszystkiego. Bracia zalewali się łzami, oddając się wielkiemu bólowi współczucia. Ale święty z ojcowską tkliwością pocieszał ich i zachęcał do miłości. Szczególnie umacniał braci w zachowywaniu cierpliwości i ubóstwa i wskazywał do wierności wobec świętej Matki Kościoła. Gdy tak bracia biadali, niepocieszeni, Franciszek kazał sobie przynieść chleb. Pobłogosławił go, połamał i rozdał. Poprosił także o przeczytanie mu Ewangelii, aby w ten sposób przypomnieć ową najświętszą wieczerzę, którą Pan jako ostatnią odprawił ze swymi uczniami. Potem, zapraszając swych najmilszych towarzyszy i wszystkie stworzenia do radosnego chwalenia Boga, śpiewał i długie godziny wielbił Najwyższego. Nawet samą śmierć, dla wszystkich straszną i znienawidzoną,